spotykamy się w gronie takim dosyć nielicznym. Ja bym poprosił, oczywiście za chwilę to zrobię, ale pięknie na razie witam odważnych, bo jesteście ci, którzy się nie boją. Także pięknie witam i pana Feliksa bardzo proszę o wprowadzenie, o co nam dzisiaj chodzi, bo tak na dobrą sprawę wysłałem wszystkim motto, jest tutaj zawarte we wstępie naszego zawiadomienia, ale rozszerzenie bardzo bym prosił. Więc proszę państwa, domyślam się, że zostałem wybrany na przewodzenie temu zebraniu z kilku powodów. Mianowicie jestem najstarszym wiekiem w tym gronie. Po drugie, miałem zaszczyt, że promotorem mojej pracy doktorskiej był pierwszy prorektor tej uczelni, profesor Dyzma-Gała. I po trzecie, miałem również takie zdarzenie, że w czasie ćwiczeń wojskowych w ramach obrony kraju, kiedy wojewodą był pan Gotowiec, pierwszy rektor tej uczelni, on był głównodowodzący, a mnie powierzono funkcję jego adiutanta. Nie siedzieliśmy w okopach, co prawda, tylko przy biurkach i ćwiczyliśmy obronę kraju, ale barek był obficie zaopatrzony. To jest powód, dlaczego ja przewodniczyłem dzisiejszym zebraniu. A teraz chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w zorganizowaniu wystawy, którą dzisiaj otwieramy. Jest to bardzo, moim zdaniem, pożyteczna rzecz, ale to o jej pożyteczności to sobie rozstrzygnie każdy oglądający. Natomiast ja chcę podziękować za zainteresowanie tematem, bądź co bądź, ludzi, którzy jeszcze wtedy albo raczkowali, albo dopiero zaczynali jakieś życie społeczne na tym terenie, a jednak posiadają i dokumenty, i wiedzę o tych pierwszych latach powstawiania naszych uczelni. Więc ta wystawa, w tej wystawie bierze udział, ja odliczyłem panie profesorze, 30 kilka procent członków artystycznej rezerwy twórczej. A więc nigdy do tej pory nie było takiej zainteresowania zespołowego, a więc temat okazał się frapujący. I proszę państwa, w związku z tym możemy śmiało określać to, promując to nasze dzieło, jako wystawę zespołową. To jest bardzo ważne, bo rzadko się zdarza, żeby artyści pracowali w zespołach, naukowcy też. Na ogół każdy sobie rzepkę skrobie, a jednak w kolektywie można dojść do lepszych jakichś rozwiązań i wniosków. Poza tym ta wystawa, tak jak wcześniejsze nasze, jest ponadczasowa, dlatego że jest wiele uroczystości, się odbywa w kraju jednodniowych, ja to nazywam, i codzienna, i tak podsumowuję. Jak w maszynce do mielenia mięsa, te uroczystości się przewijają i się o nich zapomina, bo następne i następne. O tym, że w Kortowie powstała 70 lat temu Wyższa Szkoła Rolnicza, pamiętać się powinno od lat i jeszcze przez długie, długie lata i na pewno pamiętać się będzie. A więc wystawa jest ponadczasowa. Poza tym trzy pokolenia biorą udział w tej wystawie. Artyści, którzy tu wystąpili ze swoimi eksponatami, to są trzy pokolenia. Tak szybko czas upływa, a więc ciągłość pokoleń wychodzi tutaj z naszego grona, co też jest godne propagowania. Poza tym jest to wystawa niewątpliwie edukacyjna, tak jak wszystkie poprzednie. Dlatego, że sobie wyobrażamy, że tutaj pan profesor na pewno zapewni, żeby ta wystawa była dłuższy czas,
a więc i wtedy, kiedy już rozpocznie się nauczanie nowego, roku akademickiego, żeby mogło było jak najwięcej studentów, zwłaszcza tych z pierwszych lat, roczników przybywać tutaj i zapoznawać się, bo materiał jest obszerny. Przyrodniczo piękne Warmie i Mazury są fenomenalne z powodu wydarzeń wyjątkowych. Przed II wojną światową w każdym miasteczku były niemieckie koszary wypełnione wojskiem szkolonym do podboju Europy. W czasie wojny na tym terenie istniały liczne obozy zagłady, gdzie dręczono narody podbite przez Niemców. Na początku 1945 roku zemsta dopadła Niemców. Po wojnie tereny te otrzymała Polska od zwycięskich mocarstw. Zaczęło się zaludnianie i zagospodarowanie wyludnionych i zniszczonych Warmii i Mazur. Nie było łatwo, przymierając głodem, bez elektryczności, kanalizacji i wodociągów, bez sieci handlowej i lekarstw. Pionierzy ustanawiali nowe życie dla Polski i Polaków. Udało się i ukoronowaniem wysiłku na rzecz ojczyzny było powstanie w 1950 roku Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Przez 5 powojennych lat o Warmii i Mazurach wiedziono tylko tyle, że była tu kwatera wojenna Adolfa Hitlera i raz w roku w lipcu mówiono o bitwie pod Grunwaldem. Dysk Magałaj, Bohdan Wilamowski, Tadeusz Młynek, Wiktor Wawrzyczek, Mieczysław Koter, Dominik Walis, Włodzimierz Szczekin-Krotow, Janina Węgris, Teofil Mazur, Tadeusz Krzymowski, Zbigniew Puchajda, Andrzej Faruga, Ryszard Górecki, Andrzej Hopper, Tadeusz Rawa, Jerzy Strzeżek i inni. Każdego z nich w Krotowie spotkał awans, każdy miał wpływ na edukację tysięcy studentów, którzy zasilili rolnictwo kraju na północnych terenach. Tysiące absolwentów WSR budowało nowoczesne rolnictwo wielkoobszarowe. Nikt im nie powiedział dziękujemy. Powiedzmy więc my, tym, którzy już nie żyją i tym, którzy chociaż już na emeryturach są związani z uczelnią. Dziękujemy wam, panowie i panie. Macie powód do dumy. Wstydzić powinni się natomiast ci, którzy niszczyli owoce waszej ofiarnej pracy, niszcząc państwowe gospodarstwa rolne. Teraz najczęściej w Olsztynie mówi się o epizodach na wieży ratuszowej i fontannie przed ratuszem przypominającą pękniętą rurę kanalizacyjną. Ale głowa do góry, panie i panowie. Z Wyższej Szkoły Rolniczej wyrósł Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Warto było budować Wyższą Szkołę Rolniczą na gruzach Kortowa. Warto było pasjonować się nauką i wychowaniem młodzieży. Mamy teraz co wspominać. Rolę w popularyzacji tego tematu odgrywa globalnie biorąc Stowarzyszenie Absolwentów. Na tej wystawie jest dużo materiału opartego o bazę, którą stworzyło Stowarzyszenie Absolwentów, a zwłaszcza pan Faruga i pan Pilarek, którzy wydali znakomite dzieła naukowe w postaci książek. I jest to wielki dorobek. Włączyła się ostatnio również pani Maria Będkowska, znakomita żeglarka poza wszystkimi swoimi zalotami i też opracowała od podstaw, bo Kortowo słynęło także sportem. Sportowcy Kortowa było kilku w kadrze narodowej, brali udział w olimpiadach, o tym też się teraz nie mówi, a mówić się powinno. I dlatego tu na tej wystawie znajdziecie również te akcenty. I jeszcze chcę poinformować, że równolegle do tej wystawy, którą tutaj państwo widzicie, zajęliśmy się, że to podmówiłem pod moim projektami, podpisali się również moje koleżanki i koledzy, którzy współpracują ze mną i wydaliśmy już jeden album poświęcony 70-leciu powstania Wyższej Szkoły Rolniczej, który zadedykowaliśmy wspaniałemu rektorowi panu Tadeuszowi Krzymowskiemu. Pan Krzymowski się bardzo wzruszył,
i podziękował wszystkim autorom za ten album. W opracowaniu jest drugi album, który poświęcimy kolejnemu, drugiemu rektorowi, jakomu niestety nie ujawnię nazwiska, żeby to nie poszło siar za wcześnie. Tak. Jeszcze mamy w zanadrzu trzeci album, jeśli znajdziemy na to, prawda, chętnych do współpracy ze mną, który będzie poświęcony rodzinie profesora Dysmigawaja. I ten album trzeci powędruje do Łowicza, gdzie co drugi to ma nazwisko Gałaj w powiecie łowickim, a on stamtąd pochodzi, a ja mam tam przyjemność zasyć ze względu na to, że na etacie mojej żony jest łowiczanka, że tam należę do Towarzystwa Naukowego w Łowiczu i poprzez to towarzystwo ten trzeci album spopularyzujemy jako dar z okazji 70 lat. Na tym, panie profesorze, dziękuję, panie profesorze.